Mała rzeczka, na pewno dużych ryb nie ma. Tego jestem pewny i tu nawet Tomasz mówił, że tutaj dużych ryb nie ma. Można się trochę pobawić, wczuć, zobaczyć jak to funkcjonuje, jak one pływają, jak one żyją. Tak więc warto zobaczyć na pewno. Ja jestem zadowolony, że w ogóle mogłem przyjechać tutaj. Tu się zaczyna, widać. Jest wodospad. No nic. Zawsze warto próbować. To co, Tomek, pokażesz nam teraz fajne miejsce na ryby, na pstrągi? Dasz radę? Fish there for 18 years. O. You get złapałeś fajną rybę? You get nice fish there? Yeah. Biggest 1 kilo. Oj, 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 oj. Nice one. Pierwszy raz. Idę łapać na rzekę. Tak więc zobaczymy. Jestem tu z przewodnikiem, Tomasem. Hello, Tomas. Hello. A nie ty. It's like this for 300-400 meters. But you need to be careful, don't go too close. Yeah. And scare. Like this hole there. There you see? One fish there, swimming in the hole. Yeah, I can see. On the sand. So, and some places there is holes like this, and it's sand fish there. Many. When it's much water, not now. And I think when it's much more water, they are not so careful like now. Yeah, then they are more little yeah. More safely. They feel safely, so. Yeah, because they have more space. Yeah, next fish there. Yeah. There also. They see us. So they go over. There, one more to go. They go to next. There, look, at the steam. Look at the steam. Many, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, many. Yeah, that's like 10. That's where is Pike? When it's nice weather and get warm, then it's nice fishing. Because there's much water and much insects hatching. Hmm. See? Amazing! Nice. Amazing! Yeah. But like I said, I didn't promise big fish today. Maybe on the water in the
next time if we go on a more walk. But I find it funny anyway. I don't care. Beautiful colors, beautiful fish. Tak się wyprawa kończy, kiedy trzeba chodzić i szukać ryby. Próba numer 2. Przed nami 40 minut około dreptania w góry. Idziemy na górską wodę. Na szczycie góry Tomasz będzie nas prowadził. Ja się czołgam za nimi. Tak więc mam nadzieję, że dam radę. Ha, nadzieję, na pewno. Nie, Tomasz? Też tak myślę. Damy radę? Go first to that water and then to that. Szok. To moja pierwsza taka wycieczka. Idziemy na szczyt tej góry. Nobody gonna shoot us or something? Teraz się zaczyna jazda. Oh my god. After it. What? Fuck yes, but this bird. Ah, okay. They ate the larvas inside. Dzięcioły porobiły dziurki. Oj, ja pierdziu. Oh! Come on, Ule! Dotarliśmy. Teraz rozejrzymy się. Ciężko trochę. Ale rozejrzymy się teraz. Usiądziemy spokojnie. Spoczniemy. I zaczniemy łapać. Typowe jezioro, które znajduje się w górach. Nie wiem ile metrów nad poziomem morza, ale jak widać jest tu przepięknie, dziko i jest pięknie.
Dzień drugi. Wczoraj byliśmy na tym zniesieniu. Tam. Dzisiaj idziemy tam. Tak jest. Na to zniesienie. Normalnie nie wierzę. 2 godziny drogi. Co robisz, Tomas? Walking, man. Good. Jeziorko, na którym byliśmy wczoraj. Zobaczcie, jak wysoko jesteśmy. Ledwo mówię, a jeszcze przed nami.